Siema, Grażyna Kiwolska, Piknik TV. Zapraszam Was na relacje z trybun 25. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Derby Krakowa, Koroniarzy w Gliwicach, Komplet publiczności przy Bułgarskiej. Zapraszam na piknik! 25. kolejkę Ekstraklasy rozpoczynał pojedynek Pogoni z GKS-em. Bełchatowianie do Szczecina przyjechali w jakieś 30 głów bez żadnej flagi. Dopingowali raczej sporadycznie. Wiadomo było, że frekwencja na tym piątkowym spotkaniu nie będzie najwyższa. Portowcy utworzyli skromny młyn i dopingowali swoją drużynę przez całe spotkanie. Ten mecz obejrzało trochę ponad 3000 widzów. Wrocławianie na ten wyjazd otrzymali 378 wejściówek. Po konsultacjach z miejscowymi przygotowano dla gości dodatkowe miejsca obok sektora przyjezdnych. Śląsk na to spotkanie podróżował transportem kołowym, a wielu kiboli zatrzymywało się w Lublinie, by umacniać zgodę. W klatce i poza nią zameldowało się około 570 gości, w tym jakieś 150 motorowców. Na płocie zawisło 6 flag oraz 2 transparenty. Pierwszy dotyczył solidarności z Węgrami, a drugi solidarności z mieszkańcami wrocławskiego regionu w walce o drogę ekspresową nr 8. W swoim sektorze górnicy wywiesili 7 flag, w tym jedno płótno hełmianki, które kibice wspierali gospodarzy na tym meczu. Na trybunie obecni byli także fani motoru. To spotkanie na żywo obejrzało ponad 6 tysięcy widzów. Z wiadomych powodów w Chorzowie zabrakło kibiców gości. Niebiescy, solidaryzując się z Zawiszakami, głośno pozdrawiali Radosława Osucha. Na płotach tradycyjnie znalazło się sporo flag oraz transparent dla zmarłego ziomka. Ten mecz na trybuny przyciągnął ponad 6 tysięcy widzów. Pasy przed 189 derbami Krakowa zorganizowały zbiórkę przy Kałuży. Stamtąd wszyscy razem ruszyli w stronę stadionu rywala. Na miejscu szczelnie wypełnili sektor gości, który może pomieścić 2000 widzów, jednak o komplecie mówić nie możemy. Krakowia wywiesiła kilka flag oraz transparent o treści. Szkoda, że tylko dziekan jest sztywny. Goście ubrani byli w białe oraz czerwone koszulki, co dało całkiem niezły efekt. W drugiej połowie urządzili sobie racowisko. Oczywiście nie mogło zabraknąć uprzejmości w stronę rywala. Gospodarze tego dnia wypełnili swój młyn po same brzegi. Na górze sektora C jeszcze na długo przed meczem zawisła przerobiona wersja flagi Krakowia Criminals. Wiślacy na początku spotkania rozciągnęli sektorówkę nawiązującą do pewnych wydarzeń, które w styczniu obiegły krakowskie media. Na płótnie znajdowało się hasło: przerwaliście z mowy milczenia. Do tego pojawił się transparent o treści. Przyznaje się, padło w procesie 22 razy. Kolejną oprawą, która tego dnia zaprezentowała Ultra z Wisła, była sektorówka braci po szalu, którzy chwilowo na świat spoglądają zza krat. Oprócz wypisanych ksyw pojawił się na niej zwrot: wolność ludziom i złodziejom. Również najmłodsi kibice Białej Gwiazdy przygotowali na to spotkanie małą prezentację. Nad głowy młodych fanów powędrowały szarfy w barwach, a uzupełniły je transparenty. Oczywiste są wybory, Kraków ma 3 kolory. Po spotkaniu można było usłyszeć piosenkę Time to Say Goodbye, którą wyśpiewał cały stadion w asyście latarek z telefonów i zapalniczek. Wiślacy tego dnia prowadzili głośny doping, który urozmaicali pozdrowieniami w kierunku Krakowi. Przy Rejmonta zasiadło ponad 23 tysiące widzów.
Gdańsku zameldowało się około 800 gości z Zabrza. Na płotach wywiesili 9 flag, w tym jedną ziomków z Katowic. Nie zabrakło obustronnych uprzejmości. Lechiści dobrze zebrali się w swoim młynie. W trakcie spotkania można było zobaczyć wywieszoną do góry kołami bardzo starą fanę Górnika, która wpadła w ręce gospodarzy jeszcze w latach 90. W Gdańsku zasiadło ponad 12 tysięcy widzów. Niestety koroniarzom nie udało się wyprzedać na ten wyjazd 1000 wejściówek tak jak planowali. Goście na sektorze w Gliwicach pojawili się w 770 osób. Fani Korony zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu o treści. Obywatele Korony w towarzystwie żółtych kartoników i flag na kijach. Gospodarzy oprócz standardowych flag można było zobaczyć transparent z podziękowaniami dla zwolnionego szkoleniowca ich drużyny. W Gliwicach pojawiło się ponad 4000 widzów. W Bielsku cały czas trwa budowa i nie wpuszcza się kibiców gości. Gospodarze na początku spotkania wywiesili 3 flagi. W 10 minucie doszło do spięcia z ochroniarkami o to, że jedna z flag zasłaniała reklamy. Zawinęli jedną osobę, po czym młyn w geście solidarności opuścił sektor. Kiedy kibic został wypuszczony, fani wrócili na trybuny. Na meczu obecni byli kombatanci Wojska Polskiego, którzy brali udział w misjach zagranicznych. Gospodarze głośno ich pozdrawiali hasłem cześć i chwała bohaterom. Na trybunach w Bielsku zasiadło jakieś 4000 widzów. Legioniści do niezbyt przyjaznego dla nich Poznania podróżowali dwoma specjalami. Osoby z pierwszego pociągu bez większych problemów weszły na stadion ze sporym zapasem czasowym. Fani z drugiego wchodzili jeszcze na początku drugiej połowy. Goście ostatecznie na sektorze zameldowali się w 2200 głów wraz ze swoimi zgodami. Na płocie wywiesili 22 flagi. Oprócz tego wisiały też 2 transparenty. Tylko Wamice świętują okrągłe rocznice. To już 9 lat z Wronkami za pan brat. Oraz www.93lecha.pl. Fani Legii podczas pierwszej połowy spalili również barwy Lecha oraz Arki. Na to spotkanie bilety wyprzedały się już tydzień przed meczem. Kibice Kolejorza przygotowali na to spotkanie aż 3 oprawy. Pierwsza nawiązywała do obchodzonego kilka dni wcześniej 93-lecia Lecha Poznań. Składała się ona z kartoniady oraz 2 transparentów z hasłem: Kolejorzu, 100 lat, dzisiaj Tobie śpiewamy, tego mistrzostwa Legii nie oddamy. W drugiej połowie zostały zaprezentowane kolejne 2 choreografie, tym razem z użyciem pirotechniki. Pierwsza składała się z 3 transparentów o treści. Ligowy klasyk piłkarskie święto, to wszystko jest sztuczne, spójrz na trybun piękno. Całość uzupełniły zielone folie oraz sektorówka, na której znajdowała się piłka z kodem kreskowym. Szczególnego uroku tej oprawie dodało kilkadziesiąt odpalonych rac oraz ogni wrocławskich. Po tej prezentacji w kotle pojawiły się flagi na kijach. Ostatnią oprawą był duży transparent Lech Poznań Ultras oraz odpalone niebiesko-białe świece dymne. Tego dnia przy Bułgarskiej zasiadło prawie 42 tysiące widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce.
Za nami bardzo ciekawa kolejka, szczególnie dzięki spotkaniom w Krakowie oraz Poznaniu. Jeśli jednak ciągle Wam mało, już jutro ukażą się relacje z niższych lig. W tym czasie wbijajcie na Face'a oraz subskrybujcie nasz kanał. Na razie, kibole!